Banknot z epoki PRL-u 200 zł może się sprzedać za 1000-2000 zł w zależności od okoliczności. A więc cześć, witajcie. Cena dla banknotu PRL-u może sięgnąć ceny bardzo wysokiej. Tu już macie na screenie. Co prawda to była aukcja 2 lata temu, więc jak teraz poszły ceny do góry, więc aukcja na pewno zakończyłaby się dużo wyżej. Ten banknot, który tutaj widzicie, jest tylko przykładowy. Taki banknot kosztuje parę złotych, 2-3 złote kupicie. Emisja późna jest tutaj, 86. Tam była ta pierwsza emisja, 7,6, 7,9. Seria też była znacząca oraz symbolika, ciąg cyfr też jest bardzo istotny. Wiadomo, same jedyneczki, dwójeczki bądź numery bardzo niskie, 000, na przykład gdyby to było 000451 i seria AA, to wtedy ten banknot byłby już dużo, dużo bardziej warty. Gdyby był rocznik 76, no to ten banknot by kosztował około 1000 zł albo i więcej. Warto obserwować aukcje, warto się interesować. Jeżeli ktoś się będzie pytał, ile kosztuje taki banknot poniszczony, bez jakiejś serii poszukiwanej i numerach pospolitych, no to złotówka, 2 złote. W zależności ile kto da, w stanie idealnym kupicie za parę złotych spokojnie z emisji tych najpóźniejszych, bo z tych emisji wcześniej trochę więcej trzeba dać. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Hej!